Jedni lubią auta spalinowe, drudzy wolą auta elektryczne. Trzeci wolą auta spalinowe wspomagane silnikami elektrycznymi, czyli klasyczne hybrydy. A kto pomyśla o tych, którzy wolą auta elektryczne, ale wspomagane silnikami spalinowymi? Otóż pomyślała o nich Honda, prezentując najnowszą, 11. już generację swojego przebojowego Civica. I właśnie o nim sobie dzisiaj pogadamy. Zapraszam na test. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym materiale na kanale. Dziś z kierownicy Hondy Civic, ponownie z kierownicy tego modelu. I już Wam tłumaczę, czemu ponownie, jeszcze tylko chwila dla partnera odcinka, którym dzisiaj jest Fundacja na Rzecz Uczciwej Bankowości, która ma kilka ciekawych rzeczy właśnie dla nas, czyli dla kierowców. Przykładowo, mieliście jakąś szkodę na pojeździe w okresie ostatnich 3 lat? Jeśli tak, to musicie wiedzieć, że prawie 90% kosztorysów jest zaniżana i warto sprawdzić, ile pieniędzy można cały czas odzyskać. Tym bardziej, że swoich roszczeń możecie dochodzić nawet 20 lat wstecz. Pomyślcie o tym szczególnie w sytuacji, gdy nastąpił jakiś uszczerbek na zdrowiu, ponieważ tam szczególnie towarzystwa zaniżają wartość ubezpieczenia. A może macie jakiś kredyt, gotówkowy albo na przykład samochodowy. To również powinniście wiedzieć, że ponad 95% takich umów kwalifikuje się do umorzenia wszelkich odsetek, a fundacja wie, jak to zrobić. Idźmy dalej. Macie kredyt hipoteczny, na przykład we franku, i chcecie coś z nim w końcu zrobić. Fundacja przeprowadzi Was przez cały proces. A może ten kredyt hipoteczny jest w złotówce? Fundacja bezpłatnie przeanalizuje, czy jego zapisy są zgodne z prawem. Dlaczego warto jej zaufać? Ponieważ ma już ponad 10-letnie doświadczenie w ochronie konsumentów przed konsekwencjami błędów w umowach finansowych. A w tym momencie posiada pod swoją opieką kredyty na łączną wartość prawie 550 milionów złotych. Dlatego po obejrzeniu tego filmu skontaktuj się z fundacją. Wszystkie namiary masz w opisie do tego filmu. Szczególnie, że cały proces możesz przejść online, bez wychodzenia z domu. Także oszczędzajcie swoje pieniądze, a my wracamy do Civica. Po pierwsze, miałem dziś dostać ten samochód w słabszej wersji wyposażeniowej. Poprzednio miałem najwyższą, bo chciałem Wam pokazać, jak on wygląda bez tych wszystkich bajerów. Ale stało się niestety tak, że przed moim testem ktoś tamto auto uszkodził. Tak się dzieje z samochodami prasowymi, nie ma się na to co obrażać. No i do testu dostałem ponownie najwyższą wersję, ale to dobrze, ponieważ ja chciałem zrobić jeszcze jeden materiał o tym samochodzie, bo nie udało mi się poprzednio zrobić wszystkiego, co chciałem. Nie byłem na przykład na autostradzie, gdzieś tam w dłuższej trasie, nie sprawdziłem jak fotele, jak spalanie, jak wyciszenie, tak na maksa, tak jak powinno się to zrobić. Mam parę rzeczy do sprostowania, bo coś tam palnąłem ostatnio, więc jedziemy jeszcze raz. Chociaż nie będę oczywiście mówił tego samego dwa razy, nie będę tego wszystkiego powtarzał, bo to nie ma sensu. Polecam tamten materiał, można sobie go spokojnie obejrzeć, gdzieś macie tutaj kartę czy link. Tak szybko w skrócie dla tych, którzy nie oglądali, którzy nie wiedzą, którzy być może nie znają jeszcze nowego Civica. Takie podstawowe rzeczy, bo to trzeba wiedzieć. A więc, dziś jest niedziela, powiedzmy, że jutro w poniedziałek chcecie pójść do salonu Civica i sobie taki samochód zamówić. I zastanawiacie się, czy sedan, czy kombi, czy liftback, czy hatchback. Czy taki silnik słabszy, czy mocniejszy, czy manual, czy automat? To mam dla Was jedną informację. To wszystko już sobie wybraliście, a w zasadzie zostało wybrane za Was. Co to znaczy? Najnowszy Civic występuje tak naprawdę w jednej konfiguracji. Jest to liftback, a może hatchback. Innej wersji nadwoziowej nie ma. Ma zawsze skrzynię automatyczną. O tym sobie pogadamy, bo trzeba. No i jak zajrzycie pod maskę, to również znajdziecie tylko jedną konfigurację napędu. Jaką? Na pewno jedną z najciekawszych na rynku. Jest to silnik benzynowy o pojemności 2 litrów, silnik wolnossący. Ma on 143 konie mechaniczne i 186 Nm maksymalnego momentu obrotowego. To oczywiście nie koniec, ponieważ wspierany jest silnikiem elektrycznym, a ten dysponuje już mocą 186 koni mechanicznych i 315 Nm. I właśnie te dwa parametry, 184 konie i 315 Nm, przyjmujemy jako moc całego napędu hybrydowego. Czyli co tak naprawdę musicie wybrać u doradcy? Wersję wyposażeniową. Elegance, Sport i Advance, gdzie najwyższą jest Advance, czyli dokładnie taka, jaką dzisiaj oglądacie. Bardzo szybko o przestrzeni, jaką ten samochód oferuje swoim pasażerom. Bagażnik to 409 litrów w najwyższej wersji Advance. Dwie niższe wersje to 415 litrów, czyli różnica w zasadzie niezauważalna. No i na przykład pytanie, czemu ta podłoga bagażnika jest tak krzywa? Znaczy to było pytanie, bo ja nie wiem. Może Wy wiecie, więc się wypowiedzcie. A z ciekawostek to zwróćcie uwagę, że na przykład roleta przesuwa się w bok. Czy to jest rozwiązanie lepsze? Trudno mi powiedzieć, na pewno jest dość ciekawe i dość wyjątkowe.
No i szybko lecimy dalej, czyli na kanapę, bo to jest to miejsce, które w nowym Civicu jest bardzo ważne. Dlaczego? Ano dlatego, że nie mamy dzisiaj Accorda i Civic musi zawalczyć i o klienta kompaktu, i o klienta auta wcześniej klasy średniej. Jak idzie mu ta walka? No to zobaczcie, ja mam 182 cm wzrostu, mieszczę się tutaj bez żadnego problemu, mówię o miejscu na nogi, na kolana, zupełnie nie dotykam fotela. Podobnie Grzesiek, zwany też czasem Krzyśkiem, mając 192 cm wzrostu, zmieścił się tutaj, siadając sam za sobą. Także jak widzimy, tej przestrzeni jest tutaj naprawdę dużo. Ale zaznaczam, mówiłem o miejscu na nogi, bo zobaczcie, w nowym Civicu mamy dość mocno opadającą linię dachu. I ja nawet przy swoim wzroście, jak spróbuję się wyprostować, to dotykam głową do dachu. Zaznaczam, że mam tutaj duży dach panoramiczny, ale mimo wszystko, no nie będę też wspominał o Grześku, bo wiadomo, że jemu będzie jeszcze trudniej, ale nawet ja, te 182 cm, no to jest tutaj już troszkę za dużo. Także jeśli z tyłu miałby jeździć ktoś wyższy, to ja polecam to dokładnie sprawdzić, żeby nie było rozczarowania. No i dobra, to było tak na szybkości, takie wprowadzenie, może bardziej przypomnienie. Teraz idziemy sobie dalej. I ja od razu chciałbym sprostować dwie rzeczy, które powiedziałem w poprzednim teście. Jedna mniejsza, druga większa. Zacznijmy od tej mniejszej. Powiedziałem, że ten samochód jest bardzo zwrotny. I teraz po tym dłuższym teście chciałbym to wycofać. Nie wiem, powiedziałem to dlatego, że może za mało razy jakoś zawracałem, czy byłem na jakichś ciasnych nawrotach. W sumie nieważne, dlaczego to powiedziałem. Ważne jest to, że ten samochód jest dość przeciętnie zwrotny. Może tak normalnie zwrotny, zwrotny tak jak inne samochody. Ciążyło mi to, więc musiałem to powiedzieć. Ale druga rzecz jest dużo ważniejsza. Otóż powiedziałem, że ten samochód ma jedną z najlepszych skrzyń bezstopniowych CVT, jakie w ogóle dostępne są na rynku. Że ta skrzynia mi się podoba, mimo bycia skrzynią bezstopniową. Że mamy tutaj symulację zmiany biegów, którą słychać. To akurat podtrzymuję. I że to bardzo fajnie wpływa na jazdę. I to też podtrzymuję. Czemu powiedziałem, że jest tutaj skrzynia bezstopniowa ECVT? Bo dokładnie tak podaje Honda. Jak wejdziecie sobie chociażby na stronę Hondy, to zobaczycie informację, że mamy tutaj skrzynię ECVT, skrzynię bezstopniową. Czyli krótko mówiąc, powiedziałem, że mamy tutaj skrzynię, która nie ma biegów. Wiecie, co byłoby dużo bardziej zbliżone do prawdy? Gdybym powiedział, że nie, że mamy tutaj skrzynię, która nie ma biegów, tylko że nie mamy tu skrzyni. W ogólnym zarysie działa to tak, że mamy tutaj przykładnie o jednym przełożeniu, której głównym zadaniem jest utrzymywanie prędkości obrotowej silnika na takim poziomie, na którym jest on najbardziej wydajny. I jakby to nie było skomplikowane od strony technicznej, to skupiając się na odczuciach, na tym, jak się tym jeździ, bo przecież to jest najważniejsze, to właśnie ta symulacja zmiany biegów, to jest symulacja, która działa, którą czuć, może to jest lepsze, którą czuć. Jak przyspieszacie, to macie takie odczucie wkręcania się na obroty, zmiany biegów, znowu wkręcania się na obroty i tak dalej. I to nie tylko czuć, ale też słychać. I to jest super. Jedna uwaga, nie dotyczy to jazdy na trybie sport, bo wtedy tej symulacji już nie ma. Ale tak na co dzień, w takiej normalnej jeździe, co jest najgorsze w takich klasycznych skrzyniach bezstopniowych, to straszne wycie silnika. Tego tutaj praktycznie nie ma. Ja to oczywiście podtrzymuję, no ale prostuję co do skrzyni. I to mamy sprostowane, a teraz chciałbym się jeszcze trochę bardziej skupić na tym silniku, czy na tych silnikach i na jeździe tym samochodem. I też na pewnych porównaniach. Jak to działa? Znowu tak w dużym skrócie. Większość dystansu, jaki pokonujecie tym samochodem, tak jak na przykład oglądacie teraz moją jazdę, pokonujecie na silniku elektrycznym. Działa to głównie w taki sposób, gdzie silnik spalinowy jest generatorem prądu, ładuje nam baterię, z której moc czerpie silnik elektryczny, który z kolei napędza koła. Dla formalności dodam, że są to koła przednie. Czyli odwrotnie niż na przykład w hybrydach Toyoty, gdzie mamy silnik benzynowy wspomagany silnikiem elektrycznym. Trzeba tutaj zrobić jedną gwiazdkę. To nie dotyczy sytuacji, gdzie mamy dużo większe obciążenie silnika, czyli na przykład lecicie na ekspresówce, czy lecicie na autostradzie i tam już główne skrzypce gra silnik spalinowy. Po prostu obciążenie jest zbyt duże i to nie miałoby sensu, aby tam jechać na prądzie. Ale nie oszukujmy się, Honda Civic to jest samochód głównie do jeżdżenia do roboty, albo do przedszkola, czy do szkoły, albo do Decathlonu. Jeździmy tym samochodem głównie po mieście i do takich warunków ten napęd to jest majstersztyk. Ja mówiłem to poprzednio i w 100% to podtrzymuję, patrząc dzisiaj na dłuższym dystansie, jak to działa, jak to jest zrobione. I teraz o co mi chodzi? Ja będę to troszkę odnosił do Toyoty, może nie do Corolli, bo ja Corolli nie miałem, ale jeździłem kilka lat CHR-ką, która miała coś podobnego, znaczy podobnego, typowego dla Toyoty. I czym to się kończy? Po pierwsze, Toyota wyła. Teraz jest troszkę lepiej, ja miałem Toyotę z 2019 roku, dziś jest troszkę lepiej, ale nadal to wycie jest.
Moim zdaniem, to jest oczywiście moja opinia. Tu jest zdecydowanie lepiej, ale chodzi też o coś innego. Jazda tym samochodem troszkę przypomina, mimo że mamy tutaj silnik wolnosący, albo jakbyście jechali silnikiem turbo, albo jak troszkę jakbyście jechali samochodem elektrycznym. Czemu? Spróbujcie sobie na przykład szybko ruszyć Toyotą. Tam tak naprawdę każde mocniejsze naciśnięcie gazu uruchamia silnik spalinowy. Tu mamy taką sytuację, że przez to, jak często i w jak dużym stopniu wykorzystywany jest silnik elektryczny, na przykład teraz ruszając ze świateł, no może szybko nie ruszę, ale gdybym chciał to zrobić bardzo dynamicznie, to mam takie delikatne odczucie, jakbym ruszał autem elektrycznym. To znaczy, że ta moc na koła trafia dużo szybciej. W dużym skrócie, sprawia to wrażenie dużo większej dynamiki i to jest coś kapitalnego. A przy okazji nie wyje. I krótko podsumowując, dostajemy zestaw, który moim zdaniem do jazdy jest dużo przyjemniejszy niż to, co oferuje Toyota. Jak to się natomiast przekłada na spalanie, bo to jest głównym celem, jaki chcą osiągnąć najlepsze hybrydy. No i teraz mogę wypowiedzieć się trochę szerzej, bo zrobiłem tym samochodem dużo więcej kilometrów. Byłem dalej w trasie i jak to wyglądało? Jak ja postaram się tym samochodem jeździć ekonomicznie w mieście, to zejdę poniżej 5 litrów. To będzie bardzo wolna, spokojna jazda, ale jestem w stanie to zrobić. I to nawet będzie takie 4-4, 4-3. Moje rekordy spalania gdzieś tam pod miastem, troszkę miasta, taka jazda naprawdę bardzo eko, to było nawet poniżej 4 litrów. Także wynik rewelacyjny, tu mamy prawie 200 koni. Jak nie będę się natomiast starał, czyli taka normalna jazda, tak jak jeździmy na co dzień, to spalam tutaj w granicach 5 litrów. Natomiast w trasie, byłem na przykład wczoraj w Radomiu, pojeździłem też wcześniej po autostradzie. Spalanie, jakie ja tym samochodem osiągałem, to na drodze ekspresowej trochę powyżej 6 litrów. Natomiast na autostradzie ja nie dobiłem do 8. Tylko zaznaczam, ja nie jechałem w pełni wyładowanym samochodem jak na wakacje, gdzie mamy pełno bagażu i tak dalej. Samochód był prawie pusty. Więc to oczywiście też uwzględnijcie w tym, co mówię. Czyli poniżej 8 litrów. Moja CHR-ka, która miała 122 konie, jeśli dobrze pamiętam, spalała powyżej 8 na autostradzie. Wiadomo, dużo mniej opływowy samochód, ale tu jest dużo większa moc. Tę moc wykorzystuje się dużo przyjemniej i to spalanie, moim zdaniem, jest naprawdę super. Natomiast czego nie powiedziałem poprzednio odnośnie jazdy właśnie w trasie? Wyciszenie. I ja zaznaczyłem ostatnio, że pod tym względem nie jest najlepiej i ja to muszę podtrzymać. Bo na pewno tutaj nie jest tak, że ten samochód jakoś bardzo mocno odbiega od rywali. Bo tak nie jest. Ale gdybym miał wskazać coś, co tutaj jest najsłabsze, to powiedziałbym wyciszenie. Mam wrażenie, że dużo złego robią być może tutaj opony, a być może okolice opon, nie wiem, nad kola, bo ja mocno słyszę szumy właśnie z tamtych okolic. Ale skąd by to nie dobiegało, to na pewno zaznaczę, że w tym samochodzie powyżej 120, mniej więcej powyżej 120, robi się dość głośno, a na pewno chciałbym, żeby pod tym względem było lepiej. Szczerze, gdybym ja kupił ten samochód, to po wyjechaniu z salonu, pierwsze co, pojechałbym, żeby ten samochód trochę lepiej wyciszyć. Dobra, to jest jedna rzecz, a druga to wygoda foteli. Honda ma na przykład Jazza, który jest super samochodem, jednym z najfajniejszych w segmencie, ale fotele ma tragiczne. Ja byłem Jazzem nad morzem. Po 200 km ja chciałem wracać do domu. Tutaj jest zupełnie inaczej. Jestem kompletnie niezmęczony tymi fotelami. Są bardzo wygodne, fajnie trzymają w zakrętach. Naprawdę, co do foteli, to bardzo duży plus, więc cieszę się, że mogę coś takiego powiedzieć po teście tego samochodu w trasie. Jedyne może, do czego bym się przyczepił, to nie ma tu wentylacji i z tego, co widziałem, to nie da się zamówić wentylacji, mimo że mam skórę, mimo że ona wygląda, jakby miała wentylację, no ale tego nie ma. Może jak też mówię o rzeczach, których nie ma, albo które mogłyby być troszkę inne, to wiecie, jak wygląda head-up w Hondzie Civic? No nie wiecie, bo go tutaj nie ma. To też uważam, że jest błąd, a może taki brak, bo head-up w samochodzie takiej klasy powinien być. No i też bak, on ma tylko 40 litrów w każdej z wersji, więc to nie jest za dużo. Wiadomo, jak jeździcie na tym spalaniu 4,5, to te dystanse robią się już bardzo spoko. No ale w trasie to już wygląda troszkę gorzej. Te 50 litrów powinno być. I jeszcze wrócę do foteli, bo tutaj też jedna rzecz, której nie rozumiem. Mam fotele elektryczne w najwyższej wersji Advance. I fotel kierowcy, i fotel pasażera. Ale na przykład fotela pasażera nie można regulować na wysokość. Dziwne, tym bardziej, że jeśli lubicie samochody, w których siedzi się nisko, tak naprawdę nisko, to Civic to jest auto dla Was. Ten fotel, ja to zrobiłem, można opuścić, jakbyście jechali, za przeproszeniem, tyłkiem po asfalcie. Ja to uwielbiam. Jeśli tego nie lubicie, no to ogólnie Civic nie jest dla Was, ale naprawdę ta regulacja na wysokość i w ogóle regulacja tego fotela jest super. Mam tu też kilka rzeczy, których w poprzednim egzemplarzu nie było. Rzućcie okiem. Jest to głównie spoiler bagażnika, nakładka progowa boczna,
Tak samo przednia i tylna. I wszystkie te rzeczy są w kolorze czarnym, gdzie przy białej perle to fantastycznie kontrastuje ze sobą i tworzy świetną całość. I zobaczcie, że w kolorze czarnym są też loga marki z przodu i z tyłu, czy też oznaczenia modelu. No i może jako kolorach to wspomnę też, że w najnowszym Civicu kolorów nadwozia mamy tylko 5. Z rzeczy, które teraz też zauważyłem, to łączność telefonu. O ile Grzesiek, który ma CarPlaya, połączył się od razu bezprzewodowo, no to mnie już mina troszkę zrzedła, ponieważ żeby połączyć telefon z Androidem przez Android Auto, musimy podłączyć kabel. Także trochę szkoda. No i trochę szkoda, to mi się też nie podoba, ja to miałem tak samo w Mazdzie. Jeśli używacie Auto Hold, a Auto Hold jest po to, żeby go używać, to trzeba go włączyć za każdym razem, jak wejdziecie do samochodu i go uruchomicie. Nie wiem, czemu tak jest, mam nadzieję, że to zostanie poprawione. Ja bym chciał, żeby było tak, że włączam Auto Hold i on działa, dopóki go nie wyłączę. Troszkę też szkoda, że nie można zamówić kamery 360. Sama kamera ta, która jest, obraz bardzo średni, ale kąt mega szeroki. Pod tym względem to jest jedna z najlepszych kamer na rynku. Ja z miejsca, którego często wyjeżdżam i w niektórych samochodach słabo widzę ruch poprzeczny, to tu jest kapitalnie. I jak już mówię, troszkę o parametrach. Ten samochód waży prawie 1500 kg. Jego długość to 4551 mm, a jego prześwit to 128 mm, czyli naprawdę niedużo. Co to znaczy? W połączeniu z kapitalnym układem kierowniczym, z bardzo bezpośrednim układem kierowniczym, z zawieszeniem, które jest mocno sztywne. I z tą pozycją, gdzie tak jak powiedziałem, siedzicie nisko. To jest jeden z najlepszych kompaktów na rynku dla kierowcy. Dla kierowcy, który lubi jeździć samochodem. Dla kierowcy, który lubi pojeździć po zakrętach. Ja pojeździłem tym samochodem w takich miejscach, gdzie mamy te zakręty naprawdę szybkie. I mamy zmiany kierunków zakrętów. I kilka razy wydawało mi się, że jest za szybko. Że wjechałem za szybko. Że będzie problem. A to auto za każdym razem robiło to na totalnym spokoju. Naprawdę nie tak prosto wyprowadzić Civica z równowagi. Prowadzenie tego samochodu to jest coś, za co ten samochód tak naprawdę pokochamy i po co ten samochód kupujemy. Prowadzenie i te silniki, ta cała koncepcja i to, jak ona działa. To jest to, po co Civiciem w ogóle warto się zainteresować. I zanim do podsumowania zwrócę Wam jeszcze uwagę na obsługę skrzyni biegów, bo wiem, że wiele osób tego się może boi, to złe słowo, troszkę obawia albo myśli, że to jest złe. Ja to też parę razy krytykowałem, czyli te przyciski. Tutaj nie mamy żadnego selektora ani drążka do zmiany biegów. Wiecie, co zauważyłem podczas tego testu? Że oczywiście do tego się przyzwyczajemy. Ja też na początku, pamiętam przy poprzednim teście, nie bardzo mogłem znaleźć wsteczny, bo jego włącza się w ten sposób, że mamy go tutaj. Reszta przycisków wystaje. Ale wiecie, co zauważyłem? To zobaczcie. Zobaczcie, wystarczy złapać te dwa przyciski, czyli drive i wsteczny. I co możemy zrobić? Pyk, wsteczny, od razu jedziemy do tyłu. Do przodu, od razu jedziemy do przodu. Do tyłu i od razu jedziemy do tyłu. Tutaj nie ma żadnej zwłoki. A często w przypadku przycisków taka zwłoka występuje. Więc po pierwsze tu nie ma żadnej zwłoki, a po drugie ten bieg, który wrzuciliście, działa od razu. I naprawdę to po przyzwyczajeniu jest całkiem fajnym rozwiązaniem. Szczególnie to, że to działa od razu. Bo tak nie jest w każdym samochodzie, który ma coś takiego. No i oczywiście jednym z najważniejszych faktorów decydujących o tym, jak często Civic pojawia się na naszych ulicach, jest pytanie, ile takie cacko kosztuje. W przypadku nowego Civica sytuacja jest bardzo prosta. Pierwsza wersja Elegance to koszt 157 700 zł, druga wersja Sport kosztuje 163 900 zł, a najwyższa wersja Advance, którą dzisiaj oglądacie, to już 177 900 zł, ale tutaj gwiazdka, ponieważ od mojego pierwszego testu Civica, który miał miejsce 5 miesięcy temu, ceny wzrosły już ponad 13 tysięcy złotych. No dobra, i na sam koniec, już podsumowując. Ja zadałem Wam pytanie, na YouTubie zrobiłem taką ankietę, co byście wybrali dla siebie? Honda Civic czy nową Toyota Corollę? I te wyniki były bardzo ciekawe, ponieważ one wyglądały w ten sposób, że 75% z Was wybrało Civica. A czemu uważam, że te wyniki są ciekawe? No bo spójrzcie na ulicę. Ile widzicie Civiców, a ile widzicie Corolli? Jest raczej odwrotnie, a w zasadzie ten stosunek jest pewnie jeszcze większy. Pewnie jest 90% Toyota do Civiców. Z czego to wynika moim zdaniem? Po pierwsze oczywiście z ceny. Po drugie z opinii, jaką Toyota ma w Polsce, czyli totalna niezawodność. Po trzecie z tej opinii na temat hybryd Toyoty, czyli tego bardzo niskiego spalania. To oczywiście jest prawda, ale gdybym ja miał
decydować między tymi dwoma samochodami, to w zasadzie nawet bym nie musiał podejmować tej decyzji. Bo ja uważam, że jeśli ktoś lubi jeździć samochodem, to nawet nie ma takiego dylematu, Corolla czy Civic. Na korzyść Civica oczywiście. I ta ankieta, no zobaczcie, myślę, że możemy ją przyjąć jako w miarę miarodajną, bo tam nie było 5 głosów, tylko tych głosów było kilkaset. I wygląda na to, że, znaczy może jeszcze jedna rzecz, bo wy jako oglądający takie kanały też jesteście dość specyficzną widownią, czyli osobami, które lubią samochody. A samochody kupuje każdy, czyli też osoby, które po prostu muszą mieć samochód, a nie muszą być zakochane w motoryzacji. I wtedy one decydują troszkę inaczej niż my. Ale do brzegu. To jest coś, co mnie bardzo ciekawi. Właśnie w zetknięciu takiej ankiety, rozmów z wami, a tym, co się dzieje na ulicy. Czasami pytam was, ile Civiców w ogóle widzieliście na żywo i czasami dostaję odpowiedź, zero. No, zobaczcie, ile jeździ Corolli. Także jestem bardzo ciekawy waszego zdania. Pogadajmy o tym w komentarzach. Co sądzicie na temat takiego wyboru? Co wy byście wybrali dla siebie? I czemu tak się dzieje, jak przed chwilą opisałem? Na Honda Civic, jeden z najfajniejszych kompaktów na rynku, jeden z najlepszych napędów na rynku, jeden z najnowocześniejszych napędów na rynku. Samochód, który ja naprawdę lubię i z czystym sumieniem polecam. Polecam też, abyście ocenili ten materiał, to mi się na pewno przyda i żebyście zostawili subskrypcję, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. I co? I widzimy się za tydzień. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.